Sztuka wczesnochrześcijańska, czyli sztuka pierwszych chrześcijan, wyrażająca ich przynależność religijną, powstająca w basenie Morza Śródziemnego. Przyjmowany zasięg czasowy jest różny. W najszerszym rozumieniu sztuka wczesnochrześcijańska obejmuje okres od II do VII wieku. Do zachowanych dziś zabytków sztuki wczesnochrześcijańskiej należy malarstwo katakumbowe, architektura, rzeźba, głównie sarkofagi, pojedyncze figurki, rzeźba w kości słoniowej, wyroby rzemiosła. Najstarsze zaliczane są przykłady malarstwa odnalezione w katakumbach, przede wszystkim rzymskich. Czas rozwoju sztuki wczesnochrześcijańskiej dzielony jest na dwa okresy, przed wydaniem Edyktu Mediolańskiego i po. Przed 313 rokiem rozwój sztuki był utrudniony i dokonywał się w ukryciu, gdyż wówczas religia chrześcijańska była nielegalna. Co więcej, stosunkowo późne pojawienie się pierwszych dziejów wynikało częściowo z ideowych zastrzeżeń wobec kultowych przedstawień figuralnych, częściowo z chęci odcięcia się od pogańskiego zbytku. Rzeźba reprezentowana jest głównie, zwłaszcza przed 313 rokiem, przez reliefy zdobiące sarkofagi. Sarkofagi chrześcijańskie powstawały od III wieku i formalnie są one jeszcze bardziej niż malarstwo włączone w nurt sztuki rzymskiej. Powtarzają zarówno ich kształty, jak i technikę czy rozmieszczenie dekoracji. Różnią się scenami biblijnymi wprowadzonymi do płaskorzeźby. Sarkofagom nadawano dwa zasadnicze kształty, skrzyni zdobionej z czterech stron i nakrytej dwuspadowym dachem oraz skrzyni dostawianej do ściany, o płaskim pieku i z dekoracją, głównie na ściatce frontowej. Według określonych schematów komponowano również dekorację drzwiazgą. Wytwarzane były przede wszystkim w Rzymie, Galii, Rawennie i Azji Mniejszej. Najstarszym zabytkiem o jednoznacznie chrześcijańskim charakterze jest sarkofag Santa Maria Antigua w Rzymie z postacią mężczyzny czytającego ze zwoju, filozofa, o randką, Jonaszem, chrztem w Jordanie, Neptunem i rybakami. Pierwsze znane chrześcijańskie mozaiki ścienne pochodzą z grobowca Juliuszów na nekropolii watykańskiej, połowa III wieku. Na ścianach zachowały się także fragmenty innych mozaik z Jonaszem, pasterzem i rybakiem. W katakumbach mozaiki stosowano sporadycznie i najwcześniejsze znane przykłady pochodzą z IV wieku. Po 313 roku, wraz z pojawieniem się architektury chrześcijańskiej, mozaiki zaczęły zdobić wnętrza budowli kościelnych. Odrębną grupę mozaik stanowiły podłogowe mozaiki cmentarne, tak zwane mozaiki grobowe, będące rodzajem epitafium. Architektura wczesnochrześcijańska związana z rozpowszechnianiem się chrześcijaństwa miała szansę rozwoju dopiero po ukazaniu się Edyktu Mediolańskiego w 313 roku. W okresie wcześniejszym nie powstawały obiekty sakralne, a obrzędy odbywały się w przystosowanych do tego domach oraz katakumbach, w których chowano zmarłych. Najstarszy znany zabytek to odkryte w Dura Europos nad rzeką Eufrat na granicy Syrii i Mezopotamii. Ruiny budynku nazwanego Domem Kościoła. Był to prywatny budynek przystosowany przed 232 rokiem do spełniania funkcji sakralnych na potrzeby rzymskich legionistów stacjonujących w tych okolicach. Zabytki architektury sprzed 313 roku, które można powiązać z kultem chrześcijańskim, są nieliczne. Najważniejszą przyczyną był fakt, iż chrześcijaństwo było wówczas nielegalne, pod pojęciem kościoła rozumiano zresztą wspólnotę wiernych, a nie konkretny budynek. Po ukazaniu się Edyktu Mediolańskiego religia została objęta patronatem cesarstwa. Za sprawą Konstantyna Wielkiego, jego matki Heleny oraz wielu ich naśladowców, biskupów i miejscowych wspólnot. Powstały liczne budowle. Przeważały podłużne bazyliki, wzorowane na rzymskich bazylikach handlowo-sądowych.
Katakumby dostarczają najwcześniejszych znanych zabytków sztuki chrześcijańskiej. Choć chrześcijaństwo nie było religią uznawaną przez państwo, to działki cmentarne były prywatne i właściciele decydowali o ich urządzeniu i dekoracji. Co więcej, cmentarze według prawa zwyczajowego były święte i nietykalne i pozostawiano swobodę w wyborze sposobu chowania zmarłych. W efekcie katakumby, głównie rzymskie, dostarczają licznych przykładów z malowideł z elementami ikonografii chrześcijańskiej. Najstarsze z nich pojawiły się na przełomie II i III wieku w grobowcach, pierwotnie budowanych jako pogańskie, np. Hipogea, Falwiuszy i Ampliatusa, włączone później w katakumby Domitylli w Rzymie. Niektóre z rzymskich katakumb to katakumby Kalixta, Domitylli, Priscylli, Piotra i Marcelina i katakumby przy Via Latina.